Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale pokażę Wam kolekcję Ridleya na 2023 rok i właściwie nie skupię się wyłącznie na nowościach, bo taka gruba nowość to będzie jeden rower, ale bardziej Wam opowiem o tym, jakie rowery są dostępne w Polsce, co jest ciekawego w ofercie, no i w ogóle może trzy słowa o Ridleyu, bo o Ridleyu na portalu mówimy w sumie trochę mało. Piszemy więcej, a jeżeli chodzi o filmy, to nie wiem, czy w ostatnim czasie coś było. Mniejsza o to, lecimy. Generalnie Ridley to jest firma z Belgii, kultowa marka. Dla osób, które jeżdżą na szosie, na przełajach, na gravelu, na pewno nie obca, dlatego że te rowery świetnie jeżdżą. Ridley jest bardzo znany z tego, że dostarcza rowery dla grup zawodowych i to właśnie i szosowych, i przełajowych. No i koncentruje się na tych dyscyplinach, dopracowuje je tak, żeby one dobrze jeździły. Ja pamiętam takie czasy, kiedy no, w przełaju był Ridley i długo, długo nic. Jeżeli chodzi o szosę, no to sami też dobrze pewnie wiecie, że Lotto Destiny jeździ na tych modelach rowerów i generalnie no, są to bardzo fajnie dopracowane rowery. Z mojego punktu widzenia marka, która zawsze mi się bardzo podobała, a jej rowery dobrze jeździły. Ale z ciekawostek, od 2023 roku w Polsce jest nowy dystrybutor Ridleya. Jest nią firma Bike Moto Center i ma też nową stronę internetową ridley.pl i tam możecie sobie dokładnie sprawdzić, jakie rowery są dostępne w Polsce. Tam też możecie sobie zobaczyć, jaka jest lista dealerów w Polsce, czyli jakie są sklepy, które na terenie całego kraju handlują Ridleyem. Jest tam też sklep internetowy, więc sobie po prostu wejdźcie, zobaczcie co i jak, za ile można kupić, bo ta strona dosyć dobrze funkcjonuje. Byłem tam dosłownie przed sekundą, no i widziałem, jak to wszystko wygląda. Z mojego punktu widzenia ważne w Ridleyu jeszcze jest to, że nie dość, że rowery są ładne, fajne i dobrze jeżdżą, to belgijski producent daje jeszcze 5 lat gwarancji na ramę oraz komponenty Forza, bo tego jeszcze nie mówiłem, ale Ridley ma swoją markę komponentów, jak zresztą wiele marek i często koła, kierownice, mostki, sztyce, siodła to są właśnie komponenty sygnowane logotypem Forza i właśnie na ramę oraz te komponenty firma daje 5 lat gwarancji pod warunkiem, że się zarejestrujecie po zakupie siebie i swój rower w tym programie gwarancyjnym. No i dodatkowo jeszcze jedna ważna sprawa. Ridley ma też opcję indywidualnego malowania ram. To trwa około 2 miesiące, chociaż moim zdaniem, jeżeli mamy do wyboru to, co jest w kolekcji, bądź to fajne, takie vintage'owe trochę malowanie, no to nie wiem, czy jest sens zamawiać sobie coś pod indywidualne zamówienie. Niemniej jednak jest taka opcja i dla osób, które lubią się wyróżnić z tłumu, pewnie będzie to cenne. Koniec wstępu, koniec o marce. Teraz przechodzę do pierwszego modelu. Na początek rower, który jest bardzo ciekawy, bardzo egzotyczny i niepowtarzalny, Ridley Kanzo Fast, który jest tutaj w wersji oryginalnej na żywo i tutaj w wersji elektronicznej. Jest to gravel, ale z aeroramą, której linia, której cały wygląd właściwie naśladuje rower Noah Fast, czyli taką najszybszą, najbardziej aerodynamiczną szosówkę Ridleya w kolekcji. No i właśnie Kanzo Fast to jest taki gravel, który ma po prostu być szybki w terenie płaskim, ma maksymalnie ograniczać opór powietrza. Zwróćcie uwagę, przekroje rur są spłaszczone, mocowalnie tylnego trójkąta obniżone, sztyca oczywiście aerodynamiczna i jeszcze w droższych modelach, tutaj tego akurat nie ma, bo to jest podstawowa wersja, ale w droższych modelach, tak jak na ekranie, jest kokpit zintegrowany, jednoczęściowy, aerodynamiczny. No i to wszystko sprawia, że mamy konstrukcję, która, tak jak powiedziałem wcześniej, naśladuje wizualnie aeroszosówki. I cały ten zestaw według obliczeń czy też badań Ridleya oszczędza 17 watów względem takiego normalnego gravela, który by był przy tej samej pozycji ciała, przy tej samej pozycji jakby za kierownicą, to cała ta rama oszczędza 17 watów. To jest dużo dla osób, które jeżdżą sportowo, które lubią wysokie prędkości, które też ścigają się w wyścigach gravelowych. No 17 watów oszczędności, no to jest zysk no niebagatelny i na pewno to się tym użytkownikom spodoba. Rama też nie jest jakaś mega ciężka, bo jak na taką aeroramę, która wiadomo ma więcej materiału, te rury są bardziej masywne, waży 1190 gramów w rozmiarze M, do tego widać 490 gramów, więc naprawdę spoko masa, jak na taki aerorower. Natomiast są tutaj takie dwa małe ograniczenia, czy też no cechy, można sobie powiedzieć, wynikające też z tej budowy. Jedynie można jeździć na blacie, na systemie One By, czyli na jednym blacie z przodu, oraz maksymalnie wchodzi o ponad 42 mm, czyli no na pewno w takie mega, jakieś wyboiste, górskie dukty ten rower się nie będzie nadawał, dlatego że tam wolicie mieć pewnie szersze opony. Natomiast pomimo, że jest to rower, który wygląda bardzo sportowo, jest bardzo nakierowany na szybkość, no to jest też tutaj sporo takich cech, które nie pozwalają zapomnieć, że to jest gravel. Choćby to, że mamy 3 mocowania na koszyki bidonu. Tutaj normalnie 2 na trójkącie wewnątrz oraz jeszcze 1 na dole. Dodatkowo też są mocowania fajnie poukrywane na błotniki, więc dla osób, które chcą tak sobie bardziej cywilnie bądź gdzieś dalej pojechać, też jest taka opcja.
No i z mojego punktu widzenia, ja tego roweru nie testowałem, ja ten rower tylko tutaj mam, żeby wam go pokazywać. Pozycja też nie jest jakaś mega odjechana. To jest mniej więcej 56, tak sobie zmierzyłem tą ramę. I główka jest dosyć wysoka, także myślę, że to jest taka pozycja, która będzie pozwalała się złożyć, żeby pojechać mocniej gdzieś tam w takim szybkim jakimś odcinku, ale jednocześnie nie będzie tak ekstremalnie pochylona, tak ekstremalnie sportowa, żeby było niekomfortowo na jakiejś takiej dłuższej 100 czy 150-kilometrowej trasie. Fajny rower, bardzo oryginalny i pokazujący, że Ridley po prostu ma w portfolio ciekawe maszyny. Kolejny rower, tym razem szosowy, Ridley Fenix Slick, bardzo ciekawy model, w ogóle historia Fenixa jest ciekawa, bo teraz każdy amator kolarstwa szosowego kupuje sobie rower na początek z reguły Endurance, dlatego że Endurance to jest fajne połączenie turystyki i sportu, geometria, która jest wygodna, komfortowa, bezpieczna, też nie męcząca pleców. Czyli rower daje nam taką prędkość szosówki, ale w takim bardziej turystycznym, amatorskim wydaniu. I to jest teraz jakby taki rynkowa norma. Natomiast kiedyś takich rowerów nie było. Kiedyś były tylko szosy sportowe, wyścigowe, które miały taką właśnie ekstremalnie wyciągniętą pozycję niekomfortową i to odstraszało ludzi od szosy. Natomiast kolarze, zawodowcy chcieli mieć rowery, które będą komfortowe na wyścigach typu Paryż-Roubaix i takich innych trudnych klasykach, gdzie jest kostka brukowa, jakieś trudne trasy i po prostu, gdzie trzeba mieć rower, który jest bardziej wygodny, bardziej komfortowy, lepiej tu drgania i też mieści szerokie opony. I właściwie można powiedzieć, że taka jest geneza powstania rowerów Endurance. One też wywodzą się ze sportu, ale z tych takich najtrudniejszych tras. No i właśnie Fenix przed laty był modelem, który został przez Ridleya zrobiony dla kolarzy zawodowych, bo tak jak powiedziałem, Ridley zawsze mocno stawiał na sport. Dla kolarzy zawodowych po to, żeby sobie radzili fajnie z tymi klasykami, właśnie jak Paryż-Roubaix, gdzie są takie odcinki kostki brukowej, bo może nie każdy ten wyścig zna, to tym powiem, takiej chamskiej kostki brukowej. Natomiast potem to się tak rozwinęło, że teraz rowery typu Fenix to już nie są rowerami dedykowanymi dla zawodników na takie wyścigi, tylko po prostu są rowerami, które są właśnie dedykowane dla szerokiego grona odbiorców. No i właśnie to jest bardzo interesujący model. Zwróćcie uwagę, że to jest sprzęt, który wygląda bardzo sportowo. W droższych wersjach ma też kokpit, który jest zintegrowany, ma oczywiście pełne prowadzenie przewodu wewnątrz ramy, też wewnątrz kokpitu. Daje to bardzo fajną taką linię sportową, która absolutnie nie wygląda turystycznie. Natomiast ten rower wciąż ma komfortową pozycję. To jest taki rower z kategorii, bym powiedział, Endurance Sport, która jest zarazem wygodna, ale co podkreśla Ridley, daje też takie agresywne, dynamiczne prowadzenie, które jest charakterystyczne dla bardziej sportowych rowerów. No i to wszystko sprawia, że to jest taka konstrukcja, która spodoba się osobom, które chcą mieć szosę, taką szosę, wiecie, rasową, która jest taka no fajna, dynamiczna, szybka, ale jednocześnie nie chcą mieć roweru, który będzie ich męczył na dłuższym dystansie. O ten komfort poza pozycją dba też sztyca, która jest klasyczna, okrągła 27,2 mm. To jest spornik, który zawsze daje duże odgięcie i duże możliwości pracy na dziurach. Plus jeszcze bardzo cienkie widełki tylnego trójkąta. I to wszystko sprawia, że ten rower jest nie tylko wygodny w obszarze pozycji ciała, ale też tego, jak amortyzuje drgania. Ridley oczywiście, to powiem jeszcze raz, nie zapomina o sporcie i podkreśla, że ta rama jest też sztywna bocznie i gwarantuje bardzo skuteczne przeniesienie mocy. I tak w dwóch słowach trzeba sobie powiedzieć, że to jest taki model, który jest po prostu sportowym sprzętem dla amatora. Teraz przechodzimy do kolejnego modelu, który w mojej ocenie jest mega ciekawy i to jest w ogóle nowość na 2023 rok w kolekcji Ridleya. To jest model Griffin, czyli po prostu Allroad. A Allroad to jest rower, który łączy cechy gravela i łączy cechy roweru szosowego. Jest takim sprzętem, który będzie odpowiedni dla wszystkich osób, które same nie wiedzą, czy chcą mieć właśnie szutrówkę, czy chcą mieć szosówkę. Dla takich osób, które chcą pojechać sobie na szosę, ale z niej zjechać na jakąś drogę, czy to leśną, czy szutrową, bo zwróćcie uwagę, że gravele obecnie są bardzo mocno posunięte w stronę takiego cięższego terenu. Często gravele mają fabrycznie opony 40, 45, a przecież na taki szutrowy jakiś dukt wystarczy nam 35, 36, 33. I właśnie taki Griffin to jest taka odpowiedź na rower dla osoby, która chce jeździć po łatwych szutrach, łatwych leśnych trasach i po szosie. I jeszcze chcę, żeby tam wszędzie ten rower się fajnie prowadził, żeby wszędzie był szybki, żeby był taki dynamiczny, właśnie taka jaka szosówka jest w swojej naturze, że jest to rower po prostu do szybkiej jazdy. Moim zdaniem mega ciekawy rower, patrzyłem sobie na jego geometrię i ona, słuchajcie, wpisuje się niemalże, może nie idealnie w środku, ale jest mocno pomiędzy geometrią Kanzo, czyli tą, którą wam pokazywałem na początku, czyli gravelem, a geometrią szosy Fenix, którą wam pokazywałem przed chwilą. I to jest właśnie fajnie zrobione, pokazane, że rower pomiędzy, i to nie tylko z nazwy Allroad,
ale też właśnie z geometrii, mieści naprawdę szerokie opony, bo 38 mm przy napędzie z dwoma blatami, tak jak tutaj na zdjęciu, i 40 mm przy jednym blacie. No to zwróćcie uwagę, że naprawdę można tutaj założyć grubą, gravelową oponę. I myślę sobie, że często są takie osoby, które nawet nie o to chodzi, że nie chcą mieć dwóch rowerów, ale nie mają miejsca w domu na dwa rowery. I to mi się wydaje fajna odpowiedź właśnie na ich potrzeby. Rama oczywiście jest karbonowa i lekka, dlatego że waży niecały kilogram w rozmiarze M. Jak dla mnie bomba, mi się ten rower osobiście bardzo podoba. Topowe wersje, tak jak tutaj na zdjęciu, mają też taki kokpit zintegrowany, jednoczęściowy, aerodynamiczny, który ma bardzo fajne gięcie, dlatego że ma taką lekką flarę, więc to będzie poprawiało też kontrolę tego roweru w trudnym terenie. Tak jak powiedziałem, nowość na ten rok, dla mnie bardzo ciekawy sprzęt i godny uwagi. Żeby nie było, że Ridley to tylko szosa, gravel i przełaj, no to też przygotowałem dla Was MTB, dlatego że w kolekcji Ridleya też są rowery górskie, zresztą są też elektryki, ta kolekcja jest całkiem szeroka. Natomiast dla mnie, jako pasjonata kolarstwa, ta szosa, ten przełaj, ten gravel w Ridleyu jest najciekawszy. Ale właśnie, są też inne rowery, na przykład Hardtail XC MTB, czyli cała seria Ignite, ona ma i karbonowe rowery, i aluminiowe. Tutaj akurat jest Ridley Ignite A, czyli wersja aluminiowa, to jest taki klasyczny hardtail do cross country i maratonów, który ma ramę wykonaną z potrójnie cieniowanych aluminiowych rur, z geometrią, która, jak to sam Ridley podkreśla, jest fajnym połączeniem sportu, efektywności podjeżdżania, też z takim pewnym prowadzeniem się na zjazdach i możliwością pobawienia się na szlakach. Jest to oczywiście w pełni nowoczesny rower, czyli ma wewnętrzne prowadzenie okablowania, tutaj o przewodach hamulcowych, no i pancerzach z linkami do tylnej przerzutki. Jest tutaj mocowanie kół w systemie Boost, także no, wszystko to, czego można chcieć od współczesnego roweru. Koła to oczywiście 29 cali, widelec ma 100 mm skoku i takich rowerów w kolekcji Ridleya jest kilka i tak jak powiedziałem, są i modele aluminiowe, i karbonowe, a przykładowo ten Hardtail już całkiem fajnie wyposażony, to jest około 6000 zł. Tak jak powiedziałem Wam na początku, to jest tylko taka prezentacja marki, tego co ma w ofercie, w ogóle powiedzenie Wam tego, że też jest nowy dystrybutor. Wejdźcie sobie na stronę ridley.pl, sprawdźcie sobie dokładnie, jaka jest ta oferta, zapoznajcie się z tymi modelami, bo naprawdę uważam, że marka jest ciekawa, jest godna uwagi i w ogóle na świecie, w ogóle powiedzenie, że marka jest ciekawa, to jakby nic nie powiedzieć. To jest świetna marka, po prostu w Polsce jest mało znana, a ja tylko Wam o tym mówię, że warto na nią zwrócić uwagę. Zapraszam Was też do mojego artykułu na portalu Bike World. Link do niego jest w opisie filmu. Tam prezentuję Wam w formie tekstowej również ofertę Ridleya na 2023 rok. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górze. No i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.